rzymskokatolicka parafia pod wezwaniem świętego Benedykta w Lubajnach, leżąca w dekanacie ostródzkim należącym do archidiecezji warmińskiej. Parafia została erygowana 1 czerwca 2005 roku. Wspólnotę tworzą mieszkańcy trzech wsi – Lubajn, Zwierzewa i Nowego Siedliska. Przed powstaniem parafii wszystkie te trzy miejscowości należały do wspólnoty świętej Faustyny w Ostródzie. Z inicjatywy księdza Władysława Szmula i parafian rozpoczęto budowę kościoła w Lubajnach. W ciągu roku stanęła świątynia wzniesiona według projektu i pod nadzorem pana Kazimierza Klimaszewskiego, który całą pracę wykonał społecznie. Kościół został konsekrowany 8 grudnia 1995 roku przez biskupa Juliana Wojtkowskiego. W tym samym roku przy kościele zostały wybudowane kaplice różańcowe. W kwietniu 1996 roku najważniejszym wydarzeniem była peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej. Miesiąc później arcybiskup Edmund Piszcz ustanowił w Lubajnach dekanalne sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Specjalnie sprowadzono z Fatimy figurę. Maryja została ukazana w sposób, który znamy z przedstawień fatimskich, ubrana w białą szatę, w złotej koronie na głowie, z różańcem w dłoniach. Matka Boża lekko pochyla się do przodu, jakby zwracała się do wiernych i zapraszała ich do modlitwy różańcowej. Zgodnie z rozporządzeniem ówczesnego ordynariusza, od tamtego czasu w świątyni odbywają się od maja do października nabożeństwa fatimskie. 3 lata temu z inicjatywy księdza Wiesława Kaniugi przeprowadzono gruntowny remont i przebudowę wnętrza kościoła, co można zobaczyć na fotografiach.